Jeżeli myśleliście, że na targach IFA 2022 zabrakło Xiaomi, jesteście w błędzie. Co prawda firma nie ma oficjalnego stoiska, ale jest stoisko niemieckiego lokalnego dystrybutora, gdzie możemy zobaczyć aktualną ofertę, aczkolwiek nie ma tu niczego, czego byśmy już nie znali. To są produkty, które możemy znaleźć również w polskiej dystrybucji, a zatem jedyne, co mogę zrobić, to tylko króciutkie tour po stoisku, pokazać Wam, jak to stoisko wygląda, no i tyle. Znane nam dobrze modele Poco, Redmi, no i oczywiście flagowe dwunastki. Jest też Xiaomi 12 Lite, Redmi Note 11 Pro Plus. O, tego jeszcze nie widziałem, to sobie wezmę do rączki, obejrzę. Jakby ktoś nie pamiętał specyfikacji, to proszę bardzo. Aparat 108 megapikseli, AMOLEDowy ekran 6,67 i w środku MediaTek Dimensity 920 i do tego bateryjka 4500, 120-watowe ładowanie. To warto odnotować. Jest i Poco X4 GT i Poco F4 GT. No, oczywiście hulajnogi. Gamingowe Black Sharki. O, tu może zerknijmy, co z tych Black Sharków pokazują. To nie są chyba te najnowsze modele. O, tak, są też najnowsze. Proszę bardzo. 5 Pro, no oczywiście tu jest czwóreczka, a to jest bazowa piątka. Nie poznałem, przyznaję, na pierwszy rzut oka, no ale to dlatego, że ich w polskiej dystrybucji nie ma, to skąd niby miałbym go znać? No i Amazfity, też myślę, że dobrze znacie te produkty. Są oczywiście też nowe modele, czwóreczki. I to chyba wszystko z tego stoiska, ale nie stoiska Xiaomi. Lecę dalej, do zobaczenia.